Bo miłość nie zna granic, bo miłość nie zna końca. Wiara się zatrzyma, kiedy nastąpi widzenie, nadzieja się spełni, kiedy do domu Bożego wejdziemy, ale miłość się jedynie pomnoży i będziemy nie tylko przez nią napełnieni, lecz również i przez nią ogarnięci jak ryby w bezkresnym oceanie. Cieszmy się na tę myśl, że tak się stanie, że tak będzie jak nas uczy Pan Jezus i Jego Święty Kościół. Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką, Bóg jest Trójcą osób zupełnie innych niż te ludzkie czy anielskie. W centrum naszej wiary jest Syn Boży, Bóg i człowiek w jednej osobie, nie ludzkiej, nie anielskiej, ale boskiej. Oto dzisiaj w uroczystość Trójcy Przenajświętszej Ewangelia każe nam wrócić do tajemnicy Jego jako najwyższego i wiecznego kapłana. Zmartwychwstały kazał niewiastom, aby powiedziały uczniom, idźcie do Galilei, tam mnie zobaczycie. Na górze w Galilei zawarte zostało pełne odsłonięcie całej prawdy o tym, kim jest Bóg żywy i prawdziwy, jedyny w Trójcy niepojętej Przenajświętszej. Wyrażona została prawda, że Jezus Chrystus, choć jako człowiek wzięty został do nieba, to jednocześnie jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. On sam to wyraźnie zaznaczył i ogłosił. Człowiek Jezus wstąpił do nieba, ale Bóg Jezus jako osoba boska, wraz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, pozostaje z nami poprzez wieki i pokolenia, bo została Mu daną wszelka władza w niebie i na ziemi. Jego odejście oznaczało przerzucenie mostu między ziemią i niebem, oznaczało otwarcie drogi przejścia z życia doczesnego do życia wiecznego dla nas ludzi. Ta droga realizuje się dla nas poprzez chrzest, Eucharystię i pozostałe święte sakramenty, które wraz z Kościołem Pan Jezus ustanowił dla nas i dla naszego zbawienia. Dla Izraela i dla jego założyciela Mojżesza, nawet się im nie śniło, że tak wielkie rzeczy Bóg przygotował dla wierzących w prawdziwego Boga na całej ziemi i z głębi całej historii tego doczesnego świata. Gdy odchodząc z tego świata, Mojżesz zapytywał swój lud, gdy rozciągał przed nim sprawę wybrania, znaków i cudów, które oni widzieli i słyszeli. Kazał im prześledzić czasy przodków, a zwłaszcza cudowne wyjście z niewoli egipskiej, nie wiedział, że to były tylko cienie rzeczy przyszłych, które wraz z Jezusem Chrystusem ogarnęły cały ludzki świat, a nie tylko jeden kraj, czy jeden naród, czy jedno tylko pokolenie, jednego hebrajskiego języka. Właśnie uroczystość zesłania Ducha Świętego była przez Boga zaplanowana jako odsłonięcie całego objawienia, gdzie Bóg jedyny okazał się być Bogiem Trójcą Przenajświętszą, tylko Duch Święty mógł przychodząc zestępując do serc wierzących dokonać i dopełnić całość objawienia Bożego, które zaczęło się w czasach Abrahama i Mojżesza. Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem i nie ma innego. Tak napisał Mojżesz, ale dopiero Chrystus Jezus w Duchu Świętym mógł objawić imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wpierw jednak trzeba mu było dokonać dzieła zbawienia i odkupienia, poprzez swoje wcielenie, mękę i zmartwychwstanie, aby ludzkość od grzechu i śmierci wyzwolić i dziećmi Bożymi uczynić, ogłaszając Ewangelię nadziei i radości. Tydzień temu nauczyliśmy się tej pieśni, która o tym mówi. Kiedy prześledzimy ją słowo po słowie, to możemy zauważyć, że wiara, nadzieja i miłość są przypisane boskim osobom, wiara Ojcu, nadzieja Synowi, a miłość Duchowi Świętemu. Niech wiara się wzmocni, nadzieja ożywi, niech miłość króluje w nas. Boże Ojcze przyjdź, Synu Boży przyjdź, Duchu Święty przyjdź. Jeden jest Bóg i Jego działanie jest jedno. Osoby boskie działają jednym aktem, jednocześnie,
każda według swojej własnej osobowości, nigdy i nigdzie nie ma najmniejszego nawet oddalenia jednej od drugiej, ponieważ są doskonałą jednością. Rozumienie tej jedności, podobnie jak i troistości ich istnienia i działania, nie jest dostępne dla naszego rozumu, który jest jak kropla wody w stosunku do bezkresnego oceanu. A nawet ta kropla wody to jest już łaska i dar ducha dany do rozumu naturalnego, aby przez udział nasz w naturze boskiej stało się dla nas możliwe poznawanie prawdziwego Boga przez wiarę od Boga Ojca, przez nadzieję od Syna Bożego i przez miłość od Ducha Świętego. Trzy osoby boskie dają nam przystęp do siebie i wlewają w nas właśnie na Chrzcie Świętym wiarę, nadzieję i miłość. Czynią to równocześnie i przez jeden jedyny akt boskiej natury, która rodzi nas na nowo, stwarza nas do udziału w światłości Królestwa Bożego. Niech miłość króluje w nas, śpiewamy w tej pieśni o Trójcy Świętej. Wiara się skończy, nadzieja się spełni, a miłość pozostanie na zawsze w nas, jeśli będziemy wierni w zachowywaniu tego wszystkiego, co Pan Jezus nam przykazał. Powiedział to w Galilei i na górze do swoich uczniów: uczcie, nauczajcie wszystkie narody, aby zachowywały to wszystko, co wam przykazałem. Czynimy grek to wiernie i na wszelki możliwy dla każdego i każdej z nas sposób. Amen. Dzień zmartwychwstania jest jedynym dniem, który nie przeminął, nie przemija i nie przeminie. Ma on ten dzień jedyny i wyjątkowy cudowne połączenie z dniem ostatecznym. Kto wierzy we mnie, powiedział Pan Jezus, i pożywa moje ciało, i krew moją pije, ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Dzień zmartwychwstania Chrystusa łączy się więc bezpośrednio z dniem naszego również powstania z martwych w dniu ostatecznym. A historia? Historia nadal kołem się toczy, bo mijają dnie, miesiące i lata, przychodzą i odchodzą coraz to nowe pokolenia, z różnych narodów, ludów i języków. Historia jest czasem zesłania Ducha Świętego na tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, aby coraz bardziej poznawali i osiągali cel, dla jakiego zostali przez Boga stworzeni. Ten dzień zmartwychwstania Chrystusa należy do historii, ale ją przekracza w sposób radykalny, otwiera na wieczność, czyli na trwanie w Bogu, w Jego odwiecznej miłości. Czego uczymy się z tej historii naznaczonej tajemnicą Chrystusa Jezusa? Naszym nauczycielem nieustannym jest właśnie Duch Święty, który przypomina wszystko to, co Bóg Ojciec i Syn Boży uczynili dla nas i dla naszego zbawienia podczas wieków przed i po narodzeniu się Zbawiciela z Maryi Dziewicy, od wcielenia do wniebowstąpienia. Zmartwychwstanie jest jakby szczytem tej historii wieków, sięgającym poza czas i mocno zakorzenionym w wieczności samego Boga, Trójcy osób Przenajświętszej. Z wszystkich narodów pod słońcem gromadzi sam Duch Boży boskie potomstwo dla Bożej chwały, jako synów i córki Ojca Przedwiecznego, jako braci i siostry, Syna Jednorodzonego. Każdy słyszy naukę o zbawieniu i wielkich dziełach Bożych w swoim własnym języku, tak jak im to Duch Święty pozwala usłyszeć i zrozumieć, a przede wszystkim uwierzyć, że to wszystko jest wyrazem Bożej miłości do swoich stworzeń, które Bóg chciał stworzyć, a teraz chce mieć jako swoje u siebie w niebie, i to na wieki. Pokój i radość zostały dla ludzi przygotowane już na samym początku, a gdy człowiek pobłądził, sam Bóg się zajął osobiście szukaniem i zbawieniem każdej ludzkiej istoty, jeśli zechce ona być zbawiona, przez wiarę, nadzieję i miłość. Duch wieje więc gdzie i kiedy chce i każdy może zostać przez niego pochwykony do Bożej rodziny, aby napełniła się wielka sala uczty godowej w niebie, gdy nadejdzie ten upragniony dzień wielkiego i uroczystego wypełnienia się planów Bożych w niebie i na ziemi.
otworzy się wtedy dla wszystkich, którzy uwierzyli. Ta scena z Ewangelii, uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. Ten wielki dzień zmartwychwstania Jezusa Pana uczy nas, że już teraz po przejściu naszej wędrówki przez życie ziemskie On sam wychodzi nam na spotkanie na progu wieczności i wita nas, pokój wam. Dla każdego, kto z tego świata już odchodzi, choć ciało czekać będzie na wspólne i powszechne powstanie z grobu i uwielbienie, jego istotna część natury, zwana przez nas duszą i naszym osobistym ja, doświadcza prawdy świętych obcowania. Nie jest tak, że jest przerwa w istnieniu, jak to głoszą heretycy, na przykład Świadkowie Jehowy. Nie ma przerwy w istnieniu. Wszystko jest objęte tajemnicą tego Chrystusowego dnia zmartwychwstania. W nim, który stał się tym naszym dniem i światłem, otrzymują co, którzy odchodzą szatę życia i nieśmiertelności, aby trwali w pokoju. Już Księga Mądrości, a więc Stary Testament o tym mówi. Ich śmierć poczytano za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Bóg przyjął ich ofiarę i napełnił ich radością przed obliczem swoim. Trzeba nam bardziej docenić to, co się stało przez przejście Chrystusa przez ten nasz świat, od wcielenia do wniebowstąpienia. Bez Ducha Świętego nie jest to możliwe. Stąd tak ważne jest nasze otwarcie na Jego obecność i na Jego działanie w nas i pośród nas. Usłyszmy słowa Pana i Zbawiciela skierowane do apostołów i do całej wspólnoty Kościoła: weźmijcie Ducha Świętego. Jak to uczynić? Na ten temat była tegoroczna druga część rekolekcji. Jeszcze są one dostępne na stronie parafialnej. Bez naszej dobrej woli, a więc i naszej osobistej decyzji, w tej dziedzinie niewiele się może dziać. Bóg bowiem bardzo szanuje naszą ludzką wolność. Gdyby tak nie było, to nie pozwoliłby naszym pierwszym rodzicom na posłuchanie szatana, węża, i popełnienie tego nieposłuszeństwa, które jego samego tak drogo kosztowało. Krew Chrystusa była konieczna, jego krzyż. Miłość tak się postarała dla nas i dla naszego zbawienia. Kim jest Jezus? My go nie znamy inaczej jak słuchając jego słów, zwłaszcza kiedy wypowiada te słowa jak dzisiaj w Ewangelii do swojego Ojca. Kim jest ten Ojciec? My też go nie znamy inaczej jak słuchając słów Jezusa, kiedy wypowiada te słowa nie tylko do Ojca, jak dzisiaj w Ewangelii, ale również kiedy wypowiada je do nas, zwłaszcza w swoich przypowieściach i zdarzeniach przed męką swoją, podczas tej męki swojej na krzyżu, a także wszystkie objaśnienia, które na ten temat dawał Jezus swoim uczniom po swoim powstaniu ze śmierci, przez 40 dni aż do swojego wniebowstąpienia. Dziś już jest po tym fakcie, między nim a zesłaniem Ducha Świętego. Powrót do Wieczernika Apostołów z Maryją Dziewicą daje okazję wspomnienia, co się wydarzyło w czasie ostatniej wieczerzy przed aresztowaniem, przed procesem sądowym, przed skazaniem Jezusa na śmierć najpierw przez Sanedryn, a następnie przez Poncjusza Rzymskiego Piłata i przed jego ukrzyżowaniem. Z modlitwy, którą wtedy Jezus skierował podniósłszy oczy ku niebu do swojego Ojca, wynika, że oto, nadeszła godzina. Słowo godzina dla nas znaczy 60 minut, zaś dla Jezusa te kilkanaście godzin, które Emu jeszcze pozostały na tej ziemi, oraz cała wieczność, którą zdobędzie On przez swoje dzieło, nie tylko dla siebie samego, jako Syn Człowieczy, ale i dla tych wszystkich, których dał Mu Ojciec, a którym Jezus objawił Jego imię. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Słowa bowiem,
które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli. Kim jest Jezus? To pytanie tutaj znajduje swoją odpowiedź. Poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. Dając słowa Ojca swego ludziom, których Ojciec mu dał, Jezus daje im poznać siebie i otrzymać chwałę, którą On jest otoczony. W ich zostałem otoczony chwałą, tak Jezus skierowuje naszą myśl na Ducha Świętego. Ojciec daje Synowi Ducha, a Syn w odpowiedzi czyni tak samo, oddaje tego samego Ducha swemu Ojcu, jest to Duch Boży, tczniona miłość Boża, która należy do istoty Boga, czyli Trójcy Świętej. Poznanie Ojca i Syna z naszej strony nie jest naszym dziełem, ale darem Ducha Świętego, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem odbiera cześć i chwałę i uwielbienie. Życie wieczne jest obecnością Ducha Świętego w naszych duchach i w naszych duszach. Nasz ludzki duch, czyli osoba ludzka, oraz nasza dusza, czyli rozum, pamięć i wolna wola, muszą pozwolić się porwać temu Duchowi Świętemu, aby nas ogarnęła Jego moc i Jego miłość, która potrafi jednoczyć Ojca i Syna w naturze boskiej, a nas potrafi jednoczyć z Bogiem jedynym i jednych z drugimi, wzajemnie między sobą w jednym, świętym, powszechnym i apostolskim Kościele. Życie wieczne jest wspólne dla wszystkich dzieci Bożych, i nie da się żyć wiecznie w pojedynkę nikomu, ani w Bogu samym, ani tym bardziej poza Bogiem. Indywidualizm jest po prostu przeciwieństwem życia wiecznego, jest wkroczeniem na drogę śmierci i to wiecznej. Nikt nie pozna jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, którego On posłał, Jezusa Chrystusa, bez wzajemnej więzi braterskiej w Duchu Świętym, bez otrzymania Jego darów, a nade wszystko bojaźni Bożej. Ona jest początkiem i kresem mądrości. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z Maryją. Nie indywidualizm, ale wspólnota. Takie są przed każdym pragnącym poznać Boga, życiowe zadania. Miejscem rodzenia się tej wspólnoty modlitewnej w jednomyślności jest Kościół, jako rodzina rodzin i świętych obcowanie. Czy oznacza to, że trzeba porzucić swoją własną osobowość i indywidualność? Ależ skąd? Trzeba przeciwnie z siebie dla wspólnego dobra jak najwięcej dać. Popatrzmy, jak czynił to sam Jezus. Zauważymy, jak psalmista dzisiaj to również czyni. W krainie życia ujrzę dobroć Boga. Rozpala w sobie pragnienie i woła: Pan moim światłem i moim zbawieniem, Pan obrońcą mego życia, usłysz, o Panie, kiedy głośno wołam, wysłuchaj. We wspólnocie jest miejsce na każdą indywidualność, każdego z osobna i wszystkich razem. Indywidualizm jest unikaniem wspólnoty, jak to się stało zwyczajem niektórych. I tu jest problem. Oddaleni i odwróceni bokiem, czy plecami od życia Bożego w łasce uświęcającej, są pierwszymi, którzy ryzykują odpadnięcie od Kościoła i od Boga Ojca, który kocha nas i zaprasza do chwały wraz z Synem Bożym i Duchem Świętym. Został wzięty do nieba. Zarówno w Dziejach Apostolskich, jak i w Ewangelii, tak dziś zostało przeczytane o Jezusie zmartwychwstałym, że został wzięty do nieba. SW.Łukasz w pierwszym czytaniu i święta Marek w Ewangelii, który dodał jeszcze i to, że zasiadł po prawicy Boga. Tytuł święta, w niebo wstąpienie Pana Jezusa, różni się od tego wyrażenia, wzięty, które raczej zwykliśmy odnosić do Maryi, Matki Jezusa, w niebo wziętej.
Czego więc pragnie nauczyć nas Słowo Boże, stosując to samo wyrażenie do Jezusa, które Kościół zastosował w stosunku do Maryi? Przede wszystkim, że natura ludzka Pana Jezusa, którą przyjął przez swoje wcielenie Syn Boży, doznała wywyższenia ponad wszystko nie o własnej mocy, lecz mocą Jego bóstwa. Natura boska jedynie jest wszechmogąca. Natura ludzka, którą przyjął nasz Pan Jezus, sama z siebie nie mogła, jak tylko być wziętą do nieba. Tak samo również co się tyczy jej zmartwychwstania, dokonało się ono trzeciego dnia po śmierci nie inną mocą, jak właśnie wszechmocą natury boskiej, wspólnej Bogu Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Czy to jest takie ważne, abyśmy te sprawy właśnie tak odczytywali? Czy to nie wszystko jedno, jak my je rozumiemy, czy to coś zmienia? Czy trzeba być tak wrażliwym i aż tak precyzyjnie się wyrażać na ten temat? Tak jest. Nie tylko w komputerach mogą pojawić się tak zwane wirusy, nie tylko w ludzkich organizmach zarazki i bakterie, które sprowadzają choroby, a nawet nieraz śmierć. Wiara prawdziwa również może doznać zakażenia, z powodu jakiejś ułomności, błędu, braku precyzji, a historia świadczy jasno o tym, jak Kościół przez wieki był zmuszony do wielkiego wysiłku, aby głosić Ewangelię nie inną, ale tę jedną jedyną, jako otrzymał na początku od samego Chrystusa Jezusa. Ten Jezus, wzięty od was do nieba, mówią dwaj mężowie w białych szatach do apostołów, a wy widzieliście go wstępującego do nieba. Czyli znaczy to, że jest on i człowiekiem i Bogiem w jednej osobie. Jako Bóg wstępuje do nieba, a jako człowiek jest do nieba wzięty. Nikt poza nim samym do nieba nie wstępuje, nawet jego matka Maryja, bo tylko on sam z nieba zestąpił, kiedy przyszedł na ziemię. I przyjdzie jeszcze, ten Jezus, jak o tym zapowiadają ci dwaj mężowie w białych szatach. Kto daje gwarancję właściwego rozumienia słów i wyrażeń, które dotyczą wiary katolickiej i apostolskiej? Nie dzieje się to inaczej niż przez Ducha Świętego. Sam Pan Jezus, jak słyszeliśmy, przez Ducha Świętego udzielał poleceń swoim apostołom, którzy mieli być ochrzczeni właśnie Duchem Świętym. To im było obiecane i zapowiedziane i to się dokona wnet po wzięciu do nieba, jako człowieka, i w niebo wstąpieniu, jako Boga, samego Jezusa. Wniebowzięcie i wstąpienie do nieba jest jedynym w swoim rodzaju przywilejem Mesjasza i Zbawiciela Jezusa. W Jego wniebowzięciu jest dla nas nadzieja na nasze wniebowzięcie, a w Jego wniebowstąpieniu jest gwarancja dla naszej wiary oraz źródło dla naszego z Nim zjednoczenia w miłości, jako z Bogiem naszym, a przez Niego, z Nim i w Nim, z Bogiem Ojcem w Duchu Świętym. Dar chrztu Duchem Świętym jest łaską, jaką On dla nas wysłużył swoim dziełem naszego odkupienia. Owoce tego Jego dzieła przystosowuje do naszej osoby i naszej natury ludzkiej sam Duch Święty. Zbawienie jest udzielone wraz z osobą Ducha Świętego, który jednoczy człowieka z Bogiem Ojcem i z Synem Bożym w jednej i tej samej miłości. To także Duch Święty pomaga Kościołowi zachować i strzec czystości wiary w Ewangelię raz objawioną i do wierzenia podaną całemu stworzeniu.
Głoście Ewangelię idąc na cały świat. Ten rozkaz Pana Jezusa jest zawsze aktualny poprzez wieki i poprzez pokolenia. Pan Jezus współdziała właśnie poprzez Ducha Świętego w tym dziele i gdy trzeba potwierdza tę naukę znakami. Wstań, ja też jestem człowiekiem. Te słowa święta Piotra wypowiedziane do Korneliusza klękającego przed nim i oddającego mu pokłon, wskazują na wielką godność każdego człowieka, niezależnie od urzędu jaki pełni, czy to w świecie, czy też nawet i w Kościele Bożym. SW Piotr jest pierwszym, można powiedzieć, papieżem w historii Kościoła. Wyraża on dziś swoje przekonanie, że Bóg nie ma względu na osoby od strony ich zadań i stanowisk, ale w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Słowo Boże stwierdza, że Bóg chce się ludziom udzielać poprzez dar Ducha Świętego, którego pragnie wylewać na każdego człowieka, który wierzy, przyjmuje od Niego dar bojaźni Bożej, a następnie w swym postępowaniu stara się o sprawiedliwość. Tutaj właśnie w sprawie tej sprawiedliwości, która nie jest osobistym osiągnięciem, lecz przyjęciem Pana Jezusa jedynie sprawiedliwego, trzeba nam postąpić w jej zrozumieniu. Temu pragnie zaradzić sam Pan Jezus w swojej Ewangelii. Polega ona, ta cnota sprawiedliwości, na wytrwaniu w Bożej miłości. Wytrwajcie w miłości mojej. Tak woła Pan Jezus do swoich uczniów. Aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Na czym polega ta miłość, o której mówi Pan Jezus? Cała treść dzisiejszej Ewangelii jest szczytem dobrej nowiny, jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Coś nieprawdopodobnego. Między Ojcem i Synem jest miłość tak wielka i tak cudowna, jak sam Bóg jest wielki i cudowny. Ta ich wzajemna miłość jest bowiem Duchem Świętym, jest więc także Bogiem, jak Ojciec nim jest i Syn również. Miłość wzajemna Ojca i Syna i Ducha, jest więc tą łaską, prawdą i energią, która łączy wierzących we wzajemnej miłości. To wam przykazuje, abyście się wzajemnie miłowali. To jest moje przykazanie. Oznajmiłem wam rzeczy najważniejsze, które usłyszałem od Ojca mojego. Ojciec mój da wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. Drodzy bracia i siostry, przez te ostatnie niedziele, gdy tak idziemy w liturgii ku zesłaniu Ducha Świętego, jesteśmy wezwani do radości, aby radość Boża w nas była i aby radość nasza stawała się pełna. Istotę naszej wiary stanowi spotkanie się z Bogiem żywym i prawdziwym, który rzeczywiście się objawił na świecie dzięki wielkiemu dziełu, jakiego dokonał Boży Syn, nasz Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus. Było 6 niedziel Wielkiego Postu, które na to dzieło wskazały od strony naszej ludzkiej i doczesnej. I było 6 niedziel od tej Wielkiej Nocy, dziś jest 6. niedziela, w których światło rzucone zostało na dzieło Pana Jezusa od strony samego Boga, w Nim samym, w Jego Ojcu i w Duchu Świętym. Światło na nieśmiertelność rzucone, a jest ona przyobiekana także i nam, słabym i śmiertelnym, bo zostaliśmy umiłowani przez Jezusa Chrystusa tą samą miłością,
jako jego od zawsze miłuje jego Ojciec. Dzięki temu dziełu Pana Jezusa Ojciec Bóg postanowił być także naszym własnym Ojcem raz na zawsze w Duchu Świętym, który wyraża najpełniej tę boską istotę, tę prawdę najważniejszą, że Bóg jest miłością. Z miłości nas stworzył i z miłości nas potem odkupił, z miłości nas też postanowił zbawić, jeśli wytrwamy w miłości Jezusa Pana do końca naszych dni doczesnych i ziemskich, abyśmy otrzymali udział w Jego nieśmiertelności. Nasze zbawienie zależy przede wszystkim od Boga, od Jego łaski, która chce działać i działa potężnie w nas, jeśli jej na to pozwalamy. Bo właśnie zbawienie zależy także od naszej wolnej woli. Bóg w swej miłości, nie mając względu na osoby, postanowił, że każdy człowiek wybierze miłość dobrowolnie. Wolność należy do istoty naszej ludzkiej odpowiedzi na boską miłość do nas. Ta sama boska miłość staje się wtedy naszą miłością, jeżeli dajemy pozytywną odpowiedź na to wszystko, co dla nas i dla naszego zbawienia uczynił Syn Boży, a czego owoce pragnie do nas zastosować Duch Święty, w imię Ojca i w imię Syna. Nasza pozytywna odpowiedź jest Bogu natychmiast znana, i Jego działanie jest bardzo szybkie i niesłychane. Zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, gdy to zobaczyli, kiedy byli z Piotrem w domu Korneliusza. Zdziwił się nawet i sam Piotr. Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak emigrek? Bóg jest pierwszy zawsze i we wszystkim, co nas dotyczy. Pamiętajmy o tym, że On jest pierwszy. On też jest ostatni, On sam dokończy w nas dzieła, które rozpoczął w nas na Chrzcie Świętym. Alleluja! To, co w obrazie dobrego pasterza i nas jako owiec zarysował Pan Jezus w ubiegłą niedzielę, jakby od strony zewnętrznej naszych z Nim relacji, to zostało dziś w Ewangelii przedstawione od strony wewnętrznej w obrazie winnego krzewu, którym On jest i latorosieli, którymi emigrek jesteśmy, będąc w Niego wszczepieni w całej prawdzie życia nadprzyrodzonego przez wiarę, nadzieję i miłość. Taka jest najgłębsza prawda o Kościele Świętym, o którym Dzieje Apostolskie w pierwszym czytaniu opowiadają, że Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie i napełniał się pociechą Ducha Świętego. Paweł w czasie swego etapu życia jako Szaweł ujrzał w drodze do Damaszku Pana Jezusa i usłyszał, że prześladuje go, Jezusa, podczas gdy on ścigał tylko tych, którzy wierzyli w Jezusa, a nie samego Jezusa, w którego wtedy jeszcze wcale nie wierzył, że żyje. Widzimy i słyszymy o trudnościach, na jakie teraz napotyka, kiedy uwierzył w Jezusa. Ci, którzy wierzą w Jezusa, jemu teraz nie wierzą, i boją się go, gdy w Jerozolimie próbował się do nich przyłączyć. Ale powróćmy do tej przewspaniałej wizji jedności między Kościołem a jego głową, założycielem i oblubieńcem, jakim jest Chrystus Pan. Te słowa wyszły z jego ust w czasie ostatniej wieczerzy, gdy miał za niedługo cierpieć swoją mękę i śmierć krzyżową. Cena tej jedności była aż tak wielka, że ustanawiając obrzęd tej wiekuistej ofiary, kazał ją uczniom odprawiać codziennie na swoją pamiątkę.
Słowa, które się stały w jego ustach kluczem do zrozumienia tajemnicy tej jedności, są podwójne, jeden czasownik i jedno imię, trwać w nim. Jeden czasownik i jeden rzeczownik, przynosić owoce życia z nim. Trwanie w nim i owocowanie z nim. Ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Słowo nic trzeba nam rozumieć dosłownie. Z nicości jesteśmy stworzeni, i nic bez niego nie wnosimy do naszego zbawienia. Nic dobrego nie dzieje się bez niego, bez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Z nim zaś, to co innego. Z nim, w nim i przez niego możemy tak wiele uczynić dobrego. A bez niego zaś dzieje się też w świecie tak wiele złego. Kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie i spłonie. Zostanie zawieszony nad samą nicością, z której został wzięty, taki będzie los człowieka, który byłby przeklęty. Druga prawda, która wyszła z ust Pana Jezusa na ten temat jedności naszej z Nim, dotyczy Jego i naszego Ojca. Ojciec mój jest tym, który uprawia. Znów niezgłębione przez nasz umysł boskie działanie wewnątrz Kościoła. Jak widzimy, są zaangażowane w nie trzy osoby boskie. Była już mowa o Duchu Świętym dającym pociechę, jest wciąż mowa o Synu Bożym, przez którego wszystko się dzieje. I jest teraz objawiony Ojciec w swoim niepojętym i ostatecznym oddziaływaniu w miłości do tych, którzy w winny krzew zostali wszczepieni i w nim trwają, i o trwanie w nim się starają. Ojciec mój uprawia, oczyszcza, które starają się przynosić owoc. Oczyszcza te, które niewielki przynoszą owoc, aby postarały się przynosić owoc bardziej dojrzały i bardziej obfity. Po to, aby mógł on doznać coraz większej chwały, kiedy wierzący w Jego Syna będą wreszcie i to coraz prawdziwiej i pełniej Jego uczniami. Staniecie się moimi uczniami, taki oto cel wyznacza Pan Jezus tym, którzy w Niego są wszczepieni i w Nim organicznie jak latorośle w winnym krzewie, powiększają to wspólne dzieło Boże i ludzkie zarazem, bo przynoszą coraz obfitszy owoc łaski, bo całym umysłem, duszą, sercem, pamięcią i wolą w Nim są, i w Nim, przez wiarę, nadzieję i miłość trwać pragną, i oto jedno, aby wytrwać się każdego dnia i każdej chwili usilnie starają. Może się to wydawać jakąś wielką mistyką, czymś jakby odległym od naszego spontanicznego myślenia o nas i o Bogu, o Ewangelii, o Kościele i o naszym, w zasięgu działania Trójcy Przenajświętszej, nowym i wiecznym życiu. Jakże nieszczęsny może być los tych, których po wszczepieniu w Niego, kiedy nie przynoszą żadnego owocu, Ojciec musi odciąć, a wtedy one usychają całkiem. Dlaczego tak jest? Temu winny jest brak pokory i dobrej woli. W nas jeszcze jest grożąca nam wciąż nasza doczesna i cielesna wizja życia. Ale właśnie od nas, którzy wierzymy w Jezusa zmartwychwstałego, wymaga się od tej właśnie chwili zdecydowania się na odwagę i na wysiłek pracy nad sobą i współpracy z Duchem Świętym, z łaską Bożą. Jak również i z Matką Bożą, z Maryją, której pomoc jest nam tak potrzebna i możemy liczyć bardzo na jej opiekę.
Dzieło Boże względem nas ma jakby dwa wymiary, dwie płaszczyzny, są w nim, jakby dwie strony medalu. Nierozłącznie ze sobą połączone, odkupienie i zbawienie. Powracamy do tych dwóch pojęć religijnych od trzech niedziel wielkanocnych, aby postąpić nieco w rozumieniu naszej duchowej sytuacji. Naszym staraniem jest nasze zbawienie, ponieważ wierzymy mocno w nasze odkupienie. Tej prawdy pełnej o naszej nadziei pokładanej w Bogu nie moglibyśmy poznać bez pomocy Ducha Świętego. Piotr napełniony Duchem Świętym, jak słyszymy w Dziejach Apostolskich, przemówił na temat Jezusa Chrystusa otwarcie i z całą mocą. Jego nauka o zbawieniu jest jasna i wyrazista, nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, jak imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka. Wzywanie tego imienia jest jedyną drogą do naszego zbawienia. Dlaczego? Bo On sam jeden wykonał dzieło Boże naszego ostatecznego odkupienia. Bóg wskrzesił Go z martwych na potwierdzenie tej prawdy o odkupieniu ludzkości, po jej stworzeniu i po jej upadku. Nastąpił etap nowego stworzenia, które zostało nazwane tajemnicą odkupienia. Piotr więc wyjaśnia dzisiaj przełożonym Izraela tę prawdę o odkupieniu, a sam Pan Jezus w Ewangelii wyjaśnia prawdę o zbawieniu i odkupieniu w jednej i tej samej przypowieści o dobrym pastercu. Jest to najpierw przypowieść, gdzie pasterz, owce, wilki, najemnicy, przypominają życie pierwszego stworzenia, jak również i upadku w grzechy. Wilk je porywa i rozprasza, najemnik ucieka, ponieważ mu nie zależy na owcach. Pierwsze stworzenie doznało niepowodzenia, z powodu działania złego ducha, oraz z powodu egoizmu ludzi powołanych do prowadzenia trzody na pastwiska prawdy Bożej. Bóg sam powołał i wyznaczył jedynego dobrego pasterza, który oddając swoje życie z miłości za owce przyniesie im wolność i zgromadzi je w jednej owczarni, gdzie będą się pasły spokojnie i wiecznie. Zauważy migrek, na jakiej wysokości jest to nowe ich życie, na jakiej przestrzeni jest dokonane to nowe stworzenie. Owce moje mnie znają podobnie jak mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. To nowe stworzenie jest w przestrzeni osób boskich, a konkretnie w przestrzeni Ducha Świętego. Tam, gdzie już zły duch nie sięga. Wilki tam już nic nie mogą. Owce są bezpieczne w tej zupełnie nowej i nadprzyrodzonej rzeczywistości. To, co Pan Jezus stara się wyjaśnić w drugiej części swej rozmowy, to już nie jest przypowieść, ale właśnie ta nowa rzeczywistość. Chodzi o życie w Bogu, tam gdzie od wieków żyje Syn Boży otrzymujący swoją tożsamość od Boga Ojca w Duchu Świętym, tam zostało też postanowione nasze wieczne mieszkanie i nasza nowa tożsamość dzieci Bożych. Za jaką cenę? Życie moje oddaję za owce. To Pan Jezus oddając swoje życie, aby dzi potem znów odzyskać, z nakazu swego Ojca przynosi nam zbawienie. A Bóg w Trójcy jedyny dokonuje w ten sposób nowego stworzenia świata w pełnym wymiarze ducha i materii, jako dzieło odkupienia. Pierwsze stworzenie zostało podane marności ze względu na to nowe dzieło, które postanowione było jako pierwsze i ostateczne,
ale ten plan był aż do pełni czasów ukryty w Bogu. Nikt z ludzi tego planu nie znał wcześniej, nim został on wykonany. Nawet aniołowie Boży o nim też nic nie wiedzieli. Mam moc je oddać i mam moc je odzyskać. To była tajemnica Syna Człowieczego, który ją ujawnił dopiero prawie na końcu swej ziemskiej drogi. A droga ta wiodła go na Kalwarię, aby ta prawda mogła się wypełnić w jego męce, śmierci i przez zmartwychwstanie. Światło, jakie wtedy rzucił Pan Jezus na czekające go wydarzenia, jest olśnieniem. Nikt mi życia nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję. Te słowa wymagają jeszcze od każdego z nas głębokiego namysłu. Pan Jezus z całą swoją wolnością i miłością złożył życie swoje na ofiarę. Dobrowolnie to uczynił, doskonale się zjednoczył z wolą Ojca, aby się to wszystko wykonało, co było o nim napisane i postanowione. Plan Boży był dla niego świętym planem udzielenia ludzkości nowej perspektywy, po pierwszym stworzeniu i po upadku w grzech. Ta perspektywa obejmuje wszystkich ludzi na całej ziemi, a nie tylko tych, którzy już należą do Jego uczniów i są we wnętrzu Jego Kościoła. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Oto jak trzeba nam patrzeć na nas samych i na wszystkich innych. Patrzeć i widzieć tak jak On. Wracając jeszcze do tych dwóch słów naszej wiary, o których rozważaliśmy w ubiegłą niedzielę, odkupienie i zbawienie, trzeba nam dodać, że odkupienie dotyczy nie tylko duszy ludzkiej, lecz również i ciała, zaś zbawienie obejmuje tylko duszę człowieka. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest ukazaniem prawdy odkupienia i otwarciem dla nas wierzących w Niego źródeł wody życia, skarbów łask zbawienia. Zbawienie, przypomnijmy, zależy także i od nas, podczas gdy nasze odkupienie jest doskonałym dziełem samego Boga. Bywa, że kapłani używają tych dwóch słów zamiennie. I być może my sami nie rozumiemy dobrze tej różnicy. Dzisiejsza Ewangelia przychodzi nam w tym z pomocą. Zatrwożonym i wylękłym uczniom wydawało się, że widzą ducha. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Tak mówi do nich Pan Jezus. Ogólnie mówiąc, łatwiej nam przychodzi uwierzyć w zbawienie niż w boskie odkupienie. Wielu ludziom można zastosować to pytanie Jezusa zmartwychwstałego: czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Sprawa prawdy, że ciało ludzkie w dziele odkupienia jest powołane do życia wiecznego i do zmartwychwstania, zawsze w historii i do dzisiaj wywołuje najwięcej zamieszania i wątpliwości, nie tylko u niewierzących, ale także u tych, którzy wyznają, że wierzą i biorą udział w łasce zbawienia swoich dusz. Zbawienie duszy jest tylko częścią tej łaski, jaką jest odkupienie. Dopiero przy zmartwychwstaniu ciała w dzień ostateczny wszystko się wypełni. Zaskakujące są słowa, które napisał święty Łukasz: lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich Jezus: macie tu coś do jedzenia. Jak to można z radości nie wierzyć?
Od zbawienia do odkupienia jest nasza droga wiary. Radość duszy ze zbawienia powinna prowadzić do pełnej radości całego człowieka z duszą i ciałem z prawdy o odkupieniu. Wiara powinna łączyć się z nadzieją odkupienia ciała. Ta prawda nie może być doświadczona przez nasze ciało podległe śmierci, jak tylko w nadziei ducha, która jak i wiara jest Bożą łaską, podobnie jak i prawdziwa nadprzyrodzona miłość. Pan Jezus w Ewangelii po swym zmartwychwstaniu stara się rozbudzić w swoim Kościele te trzy wartości całkiem nowe, jakie przyniosła Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. Wiara, nadzieja i miłość nie mogły na stałe być udzielone ludziom, ponieważ Duch Święty jeszcze nie był im dany, ani też dar pokoju w obfitości, jak to uczynił Pan Jezus w dniu zmartwychwstania i jak to czyni potem z pokolenia na pokolenie w swoim jednym, świętym, powszechnym i apostolskim Kościele. Musiało się najpierw wypełnić to wszystko, co było o nim napisane w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Dopiero wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli pisma ci, którzy zostali powołani i posłani, aby je tłumaczyć całemu światu. Prawda o odkupieniu i o zbawieniu wymagała wiarygodnych świadków. O nich właśnie zatroszczył się dokładnie i skutecznie sam Mesjasz, kiedy przyszedł na ziemię w czasie, gdy rozpoczął publiczną misję swojego Kościoła. On wtedy zakładał swój Kościół i do dziś go buduje nie tylko na ziemi, ale i w niebie. Celem ostatecznym Kościoła jest sam Bóg, Trójca Przenajświętsza. Piotr nazywa Jezusa jako człowieka sługą Bożym, ale równocześnie i dawcą życia, którego Bóg wskrzesił z martwych, czego apostołowie są świadkami. Abraham, Izaak i Jakub są to imiona, od których się wszystko zaczęło, a Piotr, Jakub i Jan są tą trójcą apostolską, której zarówno na górze Tabor, jak i w Ogrodzie Oliwnym, zostały podane okoliczności potwierdzające tożsamość prawdziwego Mesjasza, Odkupiciela i Zbawiciela świata. Bóg bowiem spełnił to, co zapowiedział. A teraz przez wieki Mesjasz wykonuje to, co sam obiecał w Duchu Świętym i przez Ducha Świętego. Jego imię daje nawrócenie i sprawia odpuszczenie grzechów, kiedy człowiek w nie wierzy i je wyznaje. Nasze umysły oświeca także Duch Święty i przez dary swoje nas prowadzi do całej prawdy o tej łasce zbawienia, którą otrzymuje się już teraz na ziemi, oraz o tej łasce odkupienia, którą otrzymamy wszyscy razem jako Kościół Chrystusowy w dniu ostatecznym. Do tego dnia trwa w niebie i na ziemi obcowanie świętych. Gdy zaś przyjdzie chwila wyznaczona, wtedy nie tylko nasze dusze nieśmiertelne będą jaśnieć blaskiem chwały, lecz również i nasz ciała zajaśnieją odtąd blaskiem nieśmiertelności i wiecznej chwały nieba. Amen. Dlaczego Pan Jezus zachował ślady gwoździ na rękach i nogach, oraz uszkodzonego włócznią żołnierza swego boku? Tylko Bóg sam mógł przewidzieć tok myślenia tego apostoła Tomasza, zanim wypowie on publicznie takie słowa: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku jego, nie uwierzę. Możemy więc odpowiedzieć zgodnie z Ewangelią, że dlatego,
aby i Tomasz apostoł uwierzył, a nie był niedowiarkiem, co do tajemnicy jego zmartwychwstania. Tylko Bóg zna nasze myślenie ludzkie, zanim ono w nas się dokona i zostanie ewentualnie wyrażone przez nasze słowa. Ten argument nie jest oczywiście jedynym powodem, że Pan Jezus zachował ślady męki na sobie, ale bardzo ważnym, jak słyszymy w Ewangelii. Wiara potrzebuje pewnych znaków, że to, co się stało z Jezusem na Golgocie, miało sens. Ukazując się swoim uczniom, Pan Jezus pokazał im swoje ręce i bok, aby dać im dowód tego, że jest on tym samym Jezusem, który ich powołał, któremu przez kilka lat towarzyszyli, który został zabity jak baranek ofiarny, a teraz żyje, życiem nowym, wiecznym, nieśmiertelnym. Nie podlega już ani cierpieniu, ani śmierci, ale to, co przecierpiał na krzyżu, stało się bogactwem jego chwały i dobrem dla naszego odkupienia i zbawienia. Te dwa słowa, odkupienie i zbawienie, należą do wymiarów nadnaturalnych, nadprzyrodzonych, i trzeba nam je przyjąć przez wiarę, nadzieję i miłość, abyśmy otrzymali dar pokoju, który przynosi i udziela Jezus zmartwychwstały. Odkupienie to dzieło Boże od nas niezależne. Postanowił je Bóg sam i wypełnił je Bóg sam przez swojego Syna w Duchu Świętym. Dokonało się wszystko, co jest potrzebne do naszego ludzkiego odkupienia dusz i ciał. Wszyscy zostaliśmy odkupieni. Czyli każdy człowiek może być zbawiony. Odkupienie dotyczy wszystkich ludzi, wszystkich pokoleń, ludów i języków. Ale czy wszyscy będą zbawieni? Tutaj jest właśnie różnica pomiędzy odkupieniem i zbawieniem. Dzieło Bożego odkupienia, jego owoce mogą przynieść zbawienie jedynie tym, którzy uwierzą w Pana Jezusa Chrystusa, nie tylko w Jego śmierć krzyżową, ale również w Jego zmartwychwstania. Cena odkupienia została zapłacona, ale na zbawienie trzeba sobie każdemu z nas zasłużyć. Zasługa jest w przyjęciu darów Bożych, przede wszystkim takich jak wiara, nadzieja i miłość. Nie są to dary naturalne, lecz nadprzyrodzone. Tymi darami może nas obdarzyć Jezus zmartwychwstały. Pokój wam. Weźmijcie Ducha Świętego. Zbawienie jest udzielane tym, którzy pragną, aby grzechy zostały im odpuszczone przez posługę Kościoła, przez posługę apostołów i ich następców, aż do dziś i aż do końca czasów doczesnych. Głoszenie Ewangelii miłosierdzia i rozgrzeszanie grzeszników to największa łaska daną światu przez Mesjasza. Jezus jest tym Mesjaszem, Synem Bożym. W Jego imię otrzymuje się dar Ducha Świętego i życie wieczne. Odkupienie i zbawienie można więc tak właśnie rozumieć, że odkupienie zależało całkowicie od Boga, a zbawienie zależy teraz od Boga i od człowieka. Jeśli uwierzy i przyjmie chrzest, to będzie zbawiony, a jeśli nie uwierzy, to będzie potępiony. Sam Pan Jezus tak oświadczył przed swoim wniebowstąpieniem. Posłał swoich apostołów do całej ludzkości, do wszystkich narodów, aby nauczali Ewangelii i udzielali chrztu. Aby przekazywali dar zbawienia tym, którzy wierzą w odkupienie dokonane przez jedynego Mesjasza, jedynego boskiego odkupiciela,
Syna Bożego, Jezusa. Dar zbawienia jest udzielany w znakach zwanych sakramentami, poczynając od Chrztu Święta. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Te słowa świadczą o tym, że odkupienie raz dokonane pochodzące od Ojca przez Syna, jest jakby skarbem, który w Duchu Świętym staje się dostępny jako zbawienie dla tych, którzy słuchają apostołów. Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Tak została wyrażona tajemnica Kościoła od samego początku. Wyszła ona z ust samego Odkupiciela. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy mieli wielką łaskę. Ta wielka łaska to właśnie zbawienie. Zbawienie to korzystanie z łaski wielkiej odkupienia. Syn Boży miał się stać potomkiem króla Dawida, aby przez niego ludzie mogli stać się potomstwem Boga Ojca, i tak się też stało, gdy jego ciało z grobu powstało. Słyszymy go, jak mówi on Jezus do Boga Ojca swego: ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, że nie zostawiłeś duszy mojej w otchłani, także i ciału mojemu nie dałeś ulec skażeniu. Dałeś mi poznać drogi życia i napełniłeś mnie radością przed Twoim obliczem. Przodek Mesjasza, król prorok Dawid natchniony Duchem Bożym 1000 lat wcześniej, zanim się to stało, zapisał słowa Syna Bożego wcielonego jako potomek Dawida dotyczące jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Psalm, który następuje po czytaniu, jest starszy o 1000 lat, od zapisanej w Dziejach Apostolskich mowy święta Piotra. Wynika z tego prostego faktu myśl następująca. Tajemnice zmartwychwstania Mesjasza oznajmia Pismo Święte, czyli Słowo Boże. Spotkanie faktu pustego grobu z pismami proroków gwarantuje pewność wiary w zmartwychwstanie. Mieszkańcy Jerozolimy, stolicy kraju zwanego Judeą, otrzymali z ust Piotra słuszną i prawdziwą, niezawodną interpretację Księgi Królów i Księgi Psalmów. Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca dar Ducha Świętego dla wierzących w Niego i odtąd zesyła Go na swoich uczniów, poczynąwszy od Piotra i apostołów. Tego daru nie przyjmują wszyscy. Jak to spostrzegamy w Ewangelii, arcykapłani i starsi ludu wprowadzają swoją własną i fałszywą ideę co do faktu zniknięcia ciała Pana Jezusa, co do faktu, że grób Jego jest pusty. Pogłoska zostaje ułożona i opłacona pieniędzmi, aby zablokować wiarę ludzi w spełnienie się Bożych obietnic. Czyli, że walka z Jezusem nadal trwa i będzie się toczył bój o prawdę, o wiarę, nadzieję i miłość na arenie międzynarodowej z pokolenia na pokolenie, nie tylko w Judei, Samarii, Galilei, ale także w Rzymie, Londynie, Warszawie, Waszyngtonie, Genewie, Paryżu, gdziekolwiek daje się słyszeć Słowo Boże o Panu Jezusie Chrystusie. Wszędzie tam słyszy się także pogłoski całkiem przeciwne, podstępne i fałszywe,
opłacane z podatków publicznych czy też z reklam medialnych. Co mamy czynić? Duch Święty niech nam teraz podpowie i dopowie w ciszy naszych serc rozradowanych tajemnicą Mesjasza. A czy my rozumiemy pisma, które mówią, że On powstał z martwych? Ci dwaj biegnący do grobu Jezusa uczniowie, Szymon Piotr i ten, który ten bieg opisał, Jan apostoł i ewangelista, wtedy jeszcze nie rozumieli Starego Testamentu, tak jak wielu z nas być może jeszcze nie rozumie Nowego Testamentu. Maria Magdalena, która była tak wierna, że wytrwała pod krzyżem Pana Jezusa do końca, do Jego śmierci, do Jego pogrzebania, stwierdza teraz, zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Pierwszym z tych trzech osób, który uwierzył w zmartwychwstanie był Jan, który w czasie wieczerzy spoczywał na sercu Pana Jezusa, i któremu Pan Jezus z wysokości krzyża oddał swoją matkę, Maryję, a on ją wziął do siebie, jako swoją matkę. Na drodze wiary w zmartwychwstanie Pana Jezusa są więc trzy rzeczy, pusty grób, miłość do sakramentu Eucharystii i Maryja, jako nasza matka, oddana nam w testamencie krzyża. Ujrzał i uwierzył, takie osobie daje świadectwo Jan. Jeszcze wcześniej zaś usłyszał słowa Marii Magdaleny o pustym grobie. To nie wystarczyło usłyszeć, trzeba jeszcze było biec aż do wnętrza. Trzeba było ujrzeć leżące płótno oraz chustę, leżącą oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Ta chusta była wcześniej na głowie Jezusa, gdy go złożono w grobie. To był dla niego znak, być może Pan Jezus uprzedził go, gdy w czasie wieczerzy ustanawiał najświętszy sakrament ciała i krwi swojej. Gdy zobaczysz ten znak, będziesz wiedział, że wypełniły się pisma. Zapowiedzi Starego Testamentu, że Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, stały się spełnione, On żyje. To miłość serca Jezusa o tym Go przekonała. Pismo Święte nie jest zrozumiałe, gdy się je słyszy lub czyta. Wiara nie rodzi się osobno, bez miłości, ale to miłość Boga ku nam jest matką miłości naszej do Boga. Cnoty te są jak bliźniaczki, nierozłączne. Wiara umiera, kiedy gaśnie miłość. Wiara chrześcijańska i katolicka jest opartą na tym stwierdzeniu, że Bóg tak umiłował świat, że dał nam swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Zaraz po tym stwierdzeniu idzie prawda o Jego zmartwychwstaniu. Gdyby Chrystus nie powstał z grobu żywy, zwycięski, uwielbiony i chwalebny na swej duszy i swoim ciele, przedtem uśmierconym i owiniętym w chusty, złożonym w grobie, to ta więź między wiarą i miłością byłaby nadwyrężona. Ale On powstał z grobu i zrodziła się trzecia cnota, prócz miłości i wiary, zrodziła się ich bliźniaczka, zwana nadzieją. Nadzieja przede wszystkim na nasze także w Chrystusie zmartwychwstanie. On żyje, więc i my żyć będziemy z Nim, w Nim i przez Niego. Te trzy cnoty teologiczne, miłość, wiara i nadzieja są potwierdzone w Piśmie Świętym oraz w Kościele Świętym, w Jego nauczaniu od początku. Już 2000 blisko lat temu, jak się to wszystko stało? Wydarzenie historyczne przekroczyło czas i wszystkie przestrzenie. Niebo się otwarło i wzywa do siebie swoich przyszłych mieszkańców.
Bóg z nieba objawił się ludziom na ziemi i dał nam Zbawiciela Jezusa, którego uczynił naszym Królem. Piękna i prawdziwa jest Ewangelia, Psalm, pierwsze i drugie czytanie, jak też wyjątkowa tak zwana sekwencja, niech w święto radosne paschalnej ofiary, składają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupił SW owce baranek bez skazy, pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów z mazy. Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwny, choć poległ wódz życia, króluje dziś żywy. Już Chrystus zmartwychwstał, wstał, Pan mój i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galilea. Wiemy, żeś zmartwychwstał, wstał, że ten cud prawdziwy, o Królu zwycięsko, bądź nam miłościwy. Siostry i bracia, cudowny jest ten dzień uroczysty, jesteśmy pod jego urokiem, dzięki łasce wiary, nadziei i miłości. Chciejmy pomagać tym, którzy słabną w wierze, lub też odchodząc od miłości, gubią wiarę i żyją w beznadziejnej sytuacji względem nieba i wieczności. Przede wszystkim bądźmy radośni, jak tylko możemy, jeśli jest w nas łaska Boża, przyjmujemy komunię świętą. Pierwsi wtedy mamy być radośni. Bo jeśli nie my, to kto na tym świecie ma prawo do tej radości, jaką daje Bóg? On nie ma względu na osoby, jak tylko w tym celu, aby ją ku sobie skłonić. Każdy człowiek ma prawo do nadziei wielkanocnej. Bądźmy jej głosicielami także słowem, ale najpierw życiem upracie skierowanym ku temu, co ważne i najważniejsze. Bóg jest dla nas dobrym Ojcem, bądźmy dla Niego dobrymi dziećmi, i niech to nam wystarczy, nadzieja.